Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Nie takie miało być przeznaczenie. Jeśli pamiętacie sprawę sprzed tygodnia, to była to sprawa, która wydarzyła się w Kielcach i w Kielcach też toczył się proces. Historia, o której usłyszycie dzisiaj, mam nadzieję, po raz pierwszy właśnie ode mnie, również swój finał miała w sądzie w Kielcach, a jej kluczowe momenty działy się nieopodal, bo w pewnej wsi w województwie świętokrzyskim. Będzie to opowieść o młodej, bardzo zdolnej, bardzo dobrej osobie, która miała szansę na naprawdę piękne życie. Ktoś jednak to życie jej odebrał. Kto i dlaczego? Mam nadzieję, że wysłuchacie tego podcastu do końca. Milena miała 20 lat i na co dzień mieszkała w miejscowości Leszczyny, której liczba mieszkańców nie dobija nawet do 1500. Ta wieś położona jest w województwie świętokrzyskim, nieco ponad 10 km od Kielc. Młoda kobieta przyszła na świat w rodzinie, w której rodzice od zawsze kładli szczególny nacisk na to, aby ich pierwsze i jedyne zresztą dziecko wyrosło na osobę pełną empatii i życzliwości dla drugiego człowieka. Ale nie tylko dla człowieka, a również dla zwierząt. Dziewczyna miała ogromne serce dla wszystkich żywych stworzeń. Często opiekowała się porzuconymi zwierzętami, dokarmiała je, brała pod swoje skrzydło albo znajdowała im nowe domy. Milena wraz z każdym ukończonym rokiem swojego życia dawała swoim ukochanym rodzicom dowody na to, że spełnili swoje rodzicielskie zadanie. Od zawsze była bardzo pomocna, chętnie dzieliła się z innymi tym, czego miała w nadmiarze, pochylała się nad słabszymi i tymi, którzy aktualnie byli w potrzebie. Udzielała się też w kościele, zawsze służyła uśmiechem, dobrym słowem, dobrą radą. Była dumą swoich rodziców, którzy wpajali jej, ich zdaniem, najważniejsze wartości. Niemniej zresztą dbali o to, żeby, pomimo serdeczności do drugiego człowieka, utrzymywała też jakiś dystans i nie obdarzała wszystkich z góry swoim zaufaniem, ponieważ bardzo bali się o jej bezpieczeństwo i chcieli chronić ją przed całym złem tego świata. Milena pierwsze lata swojego życia spędziła w mieście, w Kielcach. Tam jej rodzice mieszkali, zanim na świat przyszło ich dziecko. Ale z czasem zdecydowali, że bezpieczniej będzie zamieszkać na wsi. Uważali bowiem, że w mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają, są dla siebie pomocni i życzliwi, będzie im łatwiej chronić swoje dziecko przed tym wcześniej wspomnianym wszechobecnym złem. Poza tym w mieście dzieje się dużo więcej. Jest też dużo więcej ludzi nieznajomych o nieznanych zamiarach. I tutaj nie wyolbrzymiam, bo są to słowa ojca Mileny, który, kiedy już sprawa trafiła do sądu, wprost powiedział, że motywacją do wyprowadzki z miasta była właśnie chęć zapewnienia córce maksymalnego bezpieczeństwa. W Leszczynach mieli działkę tuż obok siostry mamy Mileny, co również miało zapewnić rodzinie większy komfort. I tam po jakimś czasie stanął ich dom, którego obejścia pilnowały dwa psy. Jeden z nich był duży i wyglądał groźnie. To właśnie z tym psem Milena najczęściej widywana była we wsi. Zabierała go na spacery przy każdej możliwej okazji. Zresztą tata dziewczyny wspominał, że to też w pewnym sensie sprawiało, że mogła ona czuć się i pewniej, i bezpieczniej. Pies wprawdzie nie był agresywny, nie szczekał i nie rzucał się w stronę każdego przychodzącego człowieka, ale był duży i skutecznie potrafił zapewnić dziewczynie jakiś komfort psychiczny, że na przykład nikt obcy jej nie zaczepi, nie odważy się jej śledzić, czy zbliżyć się do niej jakkolwiek inaczej. Milena ukończyła szkołę średnią z bardzo dobrymi wynikami. To tyczy się również samej matury. I w 2008 roku zdecydowała, że będzie studiować. I to na dwóch kierunkach. Jedne studia, zaoczne, kontynuowała w Krakowie, gdzie jeździła co drugi weekend. Drugie wybrała w Kielcach. Te najprawdopodobniej były dzienne. Jeden z kierunków, jaki wybrała dwudziestolatka, to turystyka. Bardzo lubiła te zajęcia i nie miała najmniejszego problemu z zaliczeniami, pomimo że, jako że studiowała dwa kierunki, materiału do przerobienia miała dużo więcej. Pierwszy rok zdała jednak bez problemu. W
W 2009 roku zaczęły się pierwsze, odkąd dziewczyna rozpoczęła studia, wakacje. Milena, choć przez minione miesiące dawała z siebie wszystko na obu uczelniach, to nie myślała o tym, żeby w lato tylko odpoczywać i podjęła dorywczą pracę. Chociaż sytuacja materialna rodziny była na dobrym poziomie i kobieta zdecydowanie mogła ten czas poświęcić na jakąś regenerację czy korzystanie z tych wolnych miesięcy w przyjemniejszy sposób. Oprócz tego spędzała swoje wakacje tak, że spotykała się ze znajomymi, których miała niemało, ponieważ była bardzo lubianą osobą i inni po prostu bardzo dobrze czuli się w jej towarzystwie i chcieli z nią spędzać czas, ale także z chłopakiem, którego kobieta miała już od ponad 2 lat. Tym chłopakiem był o kilka lat od niej starszy, 24-letni mieszkaniec tej samej wsi o imieniu Paweł. Relacja Mileny i Pawła była postrzegana ogólnie jako dobra, mimo że para nieco się od siebie różniła. Milena była ambitna, w dodatku też pracowita, za to Paweł już się nie uczył, a i stałej pracy nie posiadał. Co najwyżej podejmował dorywcze prace, m.in. jako kucharz w hotelu w sąsiedniej wsi, albo też jako kucharz na weselach oraz jako DJ. Taka praca jednak zdecydowanie mu wystarczała, bo przynosiła całkiem dobre dochody. Poza tym Milena była otwarta, towarzyska, zawsze otoczona wianuszkiem przyjaciół. Jej doba była maksymalnie wypełniona jakimiś aktywnościami, zaś Paweł raczej był introwertyczny, wycofany, nawet nieco zamknięty w sobie oraz dużo bardziej spokojny niż jego dziewczyna. Nie wyróżniał się niczym szczególnym, większość czasu spędzał w domu, nie miał zbyt wielu przyjaciół. Był jednak przez innych postrzegany jako spokojny i dobry chłopak. Parze, pomimo dzielących ją różnic, również było ze sobą dobrze. Milena nieraz zwierzała się czy najlepszej przyjaciółce, czy innym znajomym, że Paweł to jest ten jedyny i że pomimo, że są jak ogień i woda, to ona wierzy, że złączyło ich ze sobą przeznaczenie. Była w Pawle bardzo zakochana i wydawało się, że z wzajemnością. Nieco mniej przychylnie niż znajomi dziewczyny, na te relacje patrzyli rodzice Mileny. Co prawda do samego Pawła nie mieli wielu zastrzeżeń, bo wobec nich zawsze był i uprzejmy, i kulturalny, ale wydawało im się, że młodzi nie do końca pasują do siebie czy temperamentami, czy osobowością. No ale do wyborów córki starali się nie mieszać, chyba że sytuacja tego wymagała. A niestety zdarzyło się, że interwencja taty Mileny była niezbędna. To zdarzenie miało miejsce właśnie w wakacje 2009 roku, mniej więcej na początku lipca czy pod koniec czerwca. Wtedy Paweł pojawił się pod domem Mileny. Dziewczyna do niego wyszła i doszło między nimi do jakiejś sprzeczki. Tata 20-latki zauważył przez okno, że sytuacja stała się już niepokojąca, ponieważ oboje bardzo silnie gestykulowali i wyglądało na to, że po prostu się kłócili. A więc mężczyzna stał w tym oknie i obserwował, czy ta dynamiczna akcja nie wymyka się spod kontroli. I w pewnym momencie zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. Tata Mileny wybiegł przed dom, widząc, że Paweł, nietrzeźwy zresztą, wyciąga już ręce w stronę swojej dziewczyny i próbuje ją uderzyć. Stanął między parą i na szczęście dzięki jego czujności skończyło się tylko na szarpaninie. Mężczyzna zabrał swoją córkę do domu, a Pawła odesłał do siebie. To był moment, który zdecydował o tym, że Milena odważyła się zakończyć relację ze swoim chłopakiem. Wprawdzie agresja, jaką wówczas ujawnił, miała miejsce po raz pierwszy, odkąd się spotykali, ale przeraziło ją to na tyle, że postanowiła się z nim rozstać, przerażona tym, do czego mężczyzna jeszcze kiedyś może być zdolny. Jak myślę, do tej decyzji mógł się też przyczynić tata kobiety, bo był on sytuacją, jakiej był świadkiem, nie mniej przerażony niż ona sama. A patrząc na to, że wychowywał swoją córkę w takim przekonaniu, aby szanowała drugiego człowieka oraz sama wymagała szacunku, to trudno się dziwić, że doradzał córce odejście od Pawła. Jednak kiedy młody mężczyzna wytrzeźwiał, kiedy Milena oznajmiła mu, że to koniec ich związku, dotarło do niego, że zachował się niewłaściwie. Przeprosił ją, bo nic więcej w tej sytuacji nie był w stanie zrobić, ale ona była już wtedy wobec niego bardzo stanowcza i nie dała się przekonać do zmiany decyzji. Paweł jednak nie odpuszczał. Pojawiał się przed domem Mileny,
Wielokrotnie przepraszał zarówno ją, jak i jej rodziców, nawet klęczał przed nimi i obiecywał, że taka sytuacja, kiedy on staje się agresywny i traci nad sobą kontrolę oraz próbuje uderzyć Milenę, więcej się z jego strony nie powtórzy. Obiecywał, że nie jest taki, że nie wie, co wtedy w niego wstąpiło. W końcu zarówno jego ukochana, jak i jej rodzice, którzy widzieli, jak Paweł bardzo cierpi z powodu rozstania, ulegli i uwierzyli mu, że był to jeden, jedyny i ostatni raz. Tak więc Paweł ponownie zaczął widywać się z Mileną. Nadszedł 11 dzień sierpnia 2009 roku. Poranek Milena spędziła w Kielcach na zakupach ze swoją przyjaciółką. Pojechały tam autobusem. Kobiety miały niebawem uczestniczyć w wieczorze panieńskim ich wspólnej znajomej, a według innego źródła siostry tej przyjaciółki, z którą Milena pojechała do Kielc, a że akurat miały obie wolny wtorek, to postanowiły go poświęcić na zorganizowanie wszystkiego, co było potrzebne na tę okazję. Między innymi prezentu. Ale nie tylko prezentu dla przyszłej panny młodej, bo przyjaciółki postanowiły zaskoczyć czymś miłym również swoich chłopaków. I dla nich w jednym ze sklepów wybrały koszulki. Jeszcze tego samego dnia po powrocie do Leszczyn, właściwie od razu po wyjściu z autobusu, Milena wstąpiła do domu Pawła, żeby wręczyć mu ten mały upominek. Oczekiwała, że mężczyzna się ucieszy, że będzie mu miło, że pomyślała także o nim. Generalnie szła do jego domu z dobrym nastawieniem i humorem. Ale kiedy kilka godzin później wróciła do siebie, dało się zauważyć, że spotkanie z Pawłem nie przebiegało tak, jak dwudziestolatka tego oczekiwała. Była smutna, przygaszona. Humor poprawił jej się dopiero w momencie, gdy chłopak do niej zadzwonił. Po krótkiej rozmowie telefonicznej Milena oświadczyła swojemu tacie, że wychodzi na spotkanie z Pawłem. Był już wieczór, około godziny 19:00, jako że był to sierpień, to na zewnątrz powoli robiło się już szaro. Ale kobieta powiedziała tacie, że wychodzi tylko na chwilę, że niedługo wróci i żeby się o nią nie martwił. Wychodząc, nie wzięła ze sobą psa, tak jak to miała w zwyczaju. Z tego spotkania Milena już nie wróciła. Jej tata zaczął się niepokoić już godzinę po jej wyjściu, ponieważ doskonale wiedział, że jeśli jego córka obiecała mu, że wróci niedługo, to gdyby to zależało od niej, z pewnością wróciłaby niedługo. A jeśli spotkanie nieoczekiwanie uległoby wydłużeniu, to dałaby mu o tym znać, ponieważ zarówno Milena wiedziała, że tata bardzo się o nią martwił, jak i jej tata wiedział, że córka dotrzymywała zawsze słowa. Późnym wieczorem mężczyzna podjął próbę kontaktu telefonicznego z córką. Było już wówczas 9:30 wieczorem. Na próżno telefon kobiety nie odpowiadał. Wiedząc, że Milena miała zamiar spotkać się ze swoim chłopakiem, zadzwonił zatem do Pawła i zapytał o kobietę. Jakie było jego zaskoczenie, kiedy dowiedział się, że tego wieczoru para się nie widziała. Paweł dopiero wszedł do domu, bo do tej pory był w pracy. Z kim więc umówiona była Milena? Obaj mężczyźni bardzo niepokoili się o dwudziestolatkę. Tata kobiety postanowił od razu zacząć ją szukać. Zaangażował do tego wszystkiego ochotników, czyli zarówno rodzinę, jak i przyjaciół i sąsiadów. Oczywiście pomocy w poszukiwaniach Mileny nie odmówił także Paweł, który był wręcz przerażony tym, że jego dziewczyna nie wróciła do domu i bardzo się o nią martwił, nie mniej niż jej rodzice. Tego wieczoru mamy Mileny nie było w domu, a więc tata uczestniczył w poszukiwaniach sam. Właściwie nie sam, bo przy pomocy dobrych ludzi, ale bez swojej żony. Z Pawłem mężczyzna umówił się przed kościołem i to było też miejsce, z którego wyruszyli w drogę, szukając najmniejszego śladu po Milenie. Paweł był bardzo przejęty zniknięciem młodej kobiety. Można powiedzieć, że to on kierował poszukiwaniami. To on proponował miejsca, które warto sprawdzić i bardzo się w całą akcję angażował. A również zaangażował do niej swoich kolegów, którzy przyjechali swoimi samochodami i jeździli po wsi, rozglądając się za Mileną. Nie obyło się też bez ckliwych rozmów z ojcem Mileny, podczas których Paweł deklarował dozgonną miłość do dwudziestolatki i obiecywał, że nigdy by jej już nie skrzywdził. Mężczyźni łączyli się w bólu spowodowanym zaginięciem Mileny, wspierali się wzajemnie, ale obaj też byli dobrej myśli.
Do czasu, aż otrzymali informację, że jeden z mieszkańców Leszczyn nad rzeką około 200 metrów od głównej drogi odkrył ciało młodej kobiety. Rzeka ta znajdowała się bardzo blisko domu Mileny, może najwyżej kilkaset metrów. Paweł wraz z ojcem zaginionej szybko pojechali w to miejsce, żeby na własne oczy przekonać się, czy ta odnaleziona osoba to jest ich ukochana dziewczyna i córka. Okazało się ku ich rozpaczy, że tak. Tata Mileny, pochylony nad ciałem swojej jedynaczki, płakał i prosił ludzi zebranych wokół, aby obudzili go z tego przerażającego snu. Porzucone, zmasakrowane zwłoki kobiety ukryte były pośród gęstych roślin, dodatkowo przykryte gałęziami. Już na pierwszy rzut oka wiadomo było, że do tej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Świadczyło o tym nie tylko to, że ktoś zadał sobie trud, aby to ciało ukryć, bo faktycznie nie trudno było je przeoczyć w tym miejscu, ale przede wszystkim rany kłute, które nosiło ciało kobiety. Było ich na oko wiele. Może nawet kilkanaście. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że Milena zginęła przez rany zadane głównie w okolice głowy i szyi, a w każdym razie w górnej części ciała. Ciosów łącznie było 10. Kobieta wykrwawiła się bardzo szybko, ale lekarz medycyny sądowej powiedział, że gdyby pogotowie ratunkowe zostało wezwane na miejsce błyskawicznie, niemal od razu po ataku, byłaby szansa uratować Milenę. Niestety, jej oprawca, oddalając się, zostawił ją na pewną śmierć. W pierwszej chwili tata dziewczyny myślał, że spełniły się jego najczarniejsze scenariusze, że nie zdołał uchronić swojej córki przed złymi ludźmi, którzy chodzą po świecie. Całe jej życie przecież uczył Milenę, jak unikać konfrontacji z potencjalnymi napastnikami i minimalizował ryzyko, że kiedyś kobieta na kogoś takiego trafi. Tego wieczoru, wychodząc z domu, nie zabrała ze sobą psa, który zazwyczaj jej towarzyszył w samotnych wędrówkach. Jej tata był przekonany, że Milena była przypadkową ofiarą, że po prostu stanęła na drodze jakiegoś zwyrodnialca, który stał w tamtym miejscu i polował na pierwszą przechodzącą osobę. I pech Mileny był taki, że tą osobą była ona. Jednak śledczy mieli już inne podejrzenia co do tożsamości sprawcy. Od razu ich uwagę przykuł rozpaczający nad ciałem dopiero co odnalezionej kobiety Paweł. Wprawdzie mężczyzną, gdy pochylał się nad zwłokami, targały bardzo silne emocje i naprawdę zachowywał się tak, jakby właśnie stracił coś najważniejszego w swoim życiu, bo bardzo płakał i krzyczał, ale kiedy przyszło mu złożyć zeznania kilka godzin później i opowiedzieć o tym, co robił w wieczór zabójstwa Mileny, zaczął się w tych zeznaniach plątać. Pierwszą przyczyną tego był zapewne stan, w jakim się znajdował i bynajmniej nie chodzi tu o szok czy rozpacz, a o stan upojenia alkoholowego. Badania alkomatem wykazały 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugą podejrzaną sprawą było alibi mężczyzny, a właściwie jego brak, bo wcale nie był on w pracy, tak jak zapewniał ojca Mileny, kiedy ten zaniepokojony brakiem odzewu z jej strony zwrócił się do niego o pomoc. Mężczyzna miał też problem z tym, aby powiedzieć, w co był ubrany oraz co tego dnia robił. Zanim zdołał cokolwiek powiedzieć, musiał się nad tym zastanowić, zaś kiedy śledczy pytali go o relacje z Mileną i z innymi, opowiadał o nich płynnie, spontanicznie, bez zastanowienia. To także wydało się być bardzo nienaturalne i wzbudzało podejrzenia, że mężczyzna coś ukrywa i próbuje ułożyć sobie w głowie gotowy scenariusz. Poza tym nie dało się przeoczyć zadrapań na jego kolanach i szyi. W kontekście tego, co się przytrafiło Milenie, moment ich powstania wydawał się być oczywisty. Paweł jednak szedł w zaparte, że zadrapania powstały od kontaktu skóry z łańcuszkiem, który przy okazji wykonywania jakiejś czynności zaczepił się o coś i się zerwał, podrażniając skórę. Tłumaczył, że ta sytuacja miała miejsce kilka dni wcześniej. Ślady na skórze wydawały się być jednak dużo bardziej świeże, tak jakby powstały najwyżej do kilku godzin wstecz. Żeby się przekonać, czy młody człowiek mówił prawdę, trzeba było jednak poczekać na badania, ponieważ spod paznokci Mileny został pobrany materiał genetyczny należący prawdopodobnie do sprawcy. I cóż, śledczy mieli słuszne podejrzenia.
DNA sprawcy pobrane z ciała ofiary zgadzało się z kodem genetycznym Pawła. Mężczyzna skonfrontowany z ustaleniami śledczych jeszcze tego samego dnia, gdy został zatrzymany i przesłuchiwany po raz pierwszy, czyli w środę 12 sierpnia 2009 roku, przyznał się do winy. Jak więc wyglądała jego wersja wydarzeń? Kiedy Milena przyszła do Pawła po udanych zakupach w zdecydowanie świetnym humorze, wręczyła mu od razu prezent, który kupiła dla niego tego dnia, czyli koszulkę, ponieważ nie mogła się doczekać jego reakcji. Ale mężczyzna nie chciał jej przyjąć. Za to wywiązała się między młodymi kłótnia, która była wywołana przez zazdrość. Paweł miał do Mileny pretensje o to, że poprzedni dzień spędziła w towarzystwie innych mężczyzn. Faktycznie, kobieta w poniedziałek, czyli w dzień poprzedzający dzień swojej śmierci, umówiła się ze znajomymi, żeby pograć w siatkówkę. Wcześniej jednak uprzedzała Pawła o swoich planach. Wydawało jej się też, że chłopak je zaakceptował. Nic bardziej mylnego. Już dzień później Paweł wypomniał Milenie to, że spotyka się z innymi. Był na nią obrażony, a więc kobieta opuściła jego dom i wróciła do swojego. Ale cały czas była z nim w kontakcie SMS-owym. I to w jednej z wiadomości Paweł wspomniał o tym, że tego dnia nie będzie miał dla niej czasu. A trzeba tutaj dodać, że mieli wspólne plany, bo mieli się udać razem do jednej z koleżanek Mileny. A nie będzie miał dla niej czasu dlatego, że umówił się z jakąś nowo poznaną koleżanką na wspólne wyjście. Miał z nią zamiar pojechać do miasta i tam spędzić miło czas, w jakimś klubie czy barze, przy grze w bilard. Milena nie była z tego powodu szczęśliwa i to sprawiło, że była jeszcze bardziej przygnębiona. Czuła, że chłopak robi jej na złość za to, że ona posiadała jakieś życie towarzyskie poza nim, a on nie. A więc Paweł osiągnął swój cel. Bo tak, to był jego cel – zepsuć kobiecie humor. Specjalnie napisał jej, że spędzi wieczór w towarzystwie innej kobiety. Chciał, aby była zazdrosna, zła, rozczarowana i generalnie, żeby poczuła to samo, co czuł on, wiedząc, że dobrze bawi się w towarzystwie innych. To z tego powodu, gdy wzburzona jego planami na wieczór zaczęła do niego dzwonić, aby wyjaśnić tę sytuację i dowiedzieć się, dlaczego to robi, on przestał odbierać telefony oraz odpowiadać na wiadomości, zostawiając Milenę zdezorientowaną przez resztę dnia. Oczywiście żadnej innej kobiety nie było i Paweł nie zamierzał z nikim innym się umawiać. Przyszedł więc wieczór. Paweł już trochę ochłonął po tej kłótni, może też doszedł do jakichś wniosków, na przykład, że przesadził, że zachował się niesprawiedliwie, ale najpewniej po prostu stwierdził, że dość już tego dręczenia Mileny. A zatem postanowił nieco załagodzić sytuację, zadzwonił do swojej dziewczyny, a właściwie do niej oddzwonił, ponieważ ona przez resztę popołudnia, kiedy on milczał, wykonała do niego bardzo dużo połączeń i zaprosił ją na spotkanie, choć portale piszą, że to miała być randka. Paweł umówił się z Mileną nad rzeką, czyli w miejscu, gdzie często spotykali się, kiedy dopiero zaczynali swój związek. Miejsce to zatem przywoływało najlepsze wspólne chwile, jakie razem przeżyli, bowiem ich początki naprawdę były piękne i warte wspominania. Kiedy mężczyzna pojawił się na spotkaniu w umówionym miejscu, było już po nim widać, że jest pod znacznym wpływem alkoholu. Milena zatem, pewnie oczekując poważnej rozmowy, ponownie zgasła na myśl o tym, że pod wpływem jej chłopak jest zupełnie innym człowiekiem i że na pewno się nie dogadają. Nie tak dawno przecież niemalże ją uderzył, a wtedy także przyszedł na spotkanie wstawiony. Od słowa do słowa między parą ponownie wywiązała się kłótnia. Ponieważ Paweł nie przyznał się Milenie do tego, że blefował, kiedy pisał, że umówił się na spotkanie z inną kobietą, atmosfera między parą wciąż była gęsta. Mało tego, on podtrzymywał, że niedawno z tego spotkania wrócił. To, że na nim był, miało być właśnie powodem tego milczenia, gdy jego dziewczyna próbowała się do niego dodzwonić. Nie mógł odebrać ani odpisać, ponieważ świetnie się wtedy bawił w towarzystwie miłej kobiety. Milena, słysząc to, wpadła we wściekłość. Zaczęła wykrzykiwać w jego stronę jakieś wyzwiska, nawet okładać go parasolem, który miała wtedy przy sobie i również w tamtym momencie go podrapała, stąd też ślady na jego szyi, na które uwagę zwrócili przesłuchujący go śledczy.
Mężczyzna powiedział również, że Milenie często zdarzało się miewać napady agresji, przez co nieraz dochodziło między nimi do głośnych awantur. To właśnie ona, jego zdaniem, prowokowała te wszystkie kłótnie, ponieważ nie panowała nad swoimi nerwami. I kiedy się tak kłócili, kobieta powiedziała, że nie chce takiego związku. Wówczas Paweł przystąpił do ataku. Powalił ją na ziemię, wyjął scyzoryk z kieszeni i zaczął ją nim dźgać. Z wyjaśnień Pawła wynika, że zrobił to, ponieważ coś w niego wstąpiło, gdy zorientował się, że tym razem Milena naprawdę może od niego odejść. Wcześniej przecież mało co jej nie stracił, długo musiał chodzić i przepraszać, żeby ją odzyskać. A dlaczego miał przy sobie scyzoryk? Tłumaczył, że zanim wyszedł z domu, jakieś przeczucie podpowiedziało mu, aby go ze sobą zabrał, ale absolutnie nie wziął go celowo. Nie planował, że pozbawi Milenę życia. Mężczyzna przyznał, że nie chciał kończyć tego związku, a wręcz miał plany co do jego dalszego etapu, ponieważ w niedalekiej przyszłości zamierzał poprosić kobietę o rękę. Paweł pamiętał tyle, że zadał jej 3 ciosy. Kolejnych nie potrafił sobie przypomnieć. Dodał jeszcze, że kiedy dźgał kobietę, wydawało mu się, że to jest film albo jakiś sen, że to tak naprawdę się w ogóle nie dzieje. Był pod wpływem alkoholu, choć wcale nie wypił dużo, ale za to pił nic wcześniej nie jedząc, a więc alkohol znacznie bardziej uderzył mu do głowy. Powiedział też, że zanim opuścił to miejsce, gdy już ukrył ciało w zaroślach, nie odmówił sobie przejrzenia telefonu Mileny. Być może chciał sprawdzić, czy była wobec niego uczciwa, to znaczy, czy faktycznie nie spotykała się z kimś jeszcze, a być może zrobił to po to, żeby wykasować z niego ostatnie połączenie, które wskazywało na to, że to z nim kobieta rozmawiała tuż przed wyjściem z domu, a więc kiedy jej ciało zostałoby już odnalezione, wszelkie podejrzenia mogłyby spaść na niego, gdyby śledczy przejrzeli jej telefon. A mimo to Paweł przyznał, że wiedział, że i tak, kiedy ciało Mileny zostanie odnalezione, w pierwszej kolejności śledczy zainteresują się właśnie nim. Po tym, kiedy przejrzał telefon Mileny, postanowił, że się go pozbędzie. A że przyjechał na to spotkanie rowerem, to wsiadł na ten rower, pojechał trochę dalej wzdłuż rzeki i tam obmył ręce z krwi swojej ofiary, wyrzucił do wody narzędzie zbrodni wraz z telefonem Mileny i ruszył w drogę powrotną do domu. Nie zdążył tam dojechać, a już dzwonił do niego ojciec Mileny. Paweł nie odebrał tych połączeń. Kilkanaście minut później, gdy już znalazł się w swoim domu, postanowił, że oddzwoni. Doskonale zagrał równie zmartwionego nieobecnością Mileny, co jej tata i obiecał pomóc w poszukiwaniach. Tylko że te poszukiwania kierował w zupełnie inną stronę. Tylko on znał prawdę o tym, gdzie kobieta się znajduje i opóźniał moment odnalezienia jej ciała. Jego plan się nie powiódł, bo totalnie przypadkowy mieszkaniec Leszczyn jakimś cudem bardzo szybko natknął się na ukryte zwłoki. Było już wówczas ciemno, a Milena leżała w zaroślach, w dodatku obłożona gałęziami i pokrzywami, które Paweł specjalnie narwał, żeby służyły za jeszcze lepszy kamuflaż dla prozaicznego grobu. Dlatego zdziwiło go to, że ktoś tak szybko to ciało znalazł. Paweł oczywiście, kiedy wyrzucił już z siebie to wszystko, tę tragiczną historię, został zatrzymany w areszcie. Już drugiego dnia po zatrzymaniu został wobec niego zastosowany środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. W tym czasie prokuratura rejonowa pracowała nad aktem oskarżenia, który kilka miesięcy później wpłynął do Sądu Okręgowego w Kielcach. Zanim jednak tak się stało, śledczy intensywnie pracowali na miejscu zbrodni, aby odnaleźć scyzoryk, którym Paweł zadał Milenie śmiertelne ciosy. Rzeka była przeczesywana wielokrotnie, ale nie ma nigdzie informacji o tym, aby narzędzie zbrodni udało się w końcu znaleźć. Zatem zapewne nie przyniosło ono oczekiwanych efektów. Proces Pawła ruszył na początku marca 2010 roku. Mężczyznę oskarżono o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim, a prokurator wnosił o 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżony nie chciał wyjaśniać przed sądem. Był przygaszony, smutny i niejednokrotnie płakał. Kiedy oczekiwał w areszcie na proces, na początku stycznia, właściwie 1 stycznia, zmarł jego tata. Pawłowi z tą stratą było bardzo trudno się pogodzić. Sąd zatem, ponieważ Paweł odmówił wyjaśniania, przeczytał jego wyjaśnienia z wcześniejszych etapów postępowania,
Między innymi słowami Pawła opowiedział też o Milenie i o ich relacji. Z opowieści Pawła wyłaniał się niezbyt stabilny obraz ofiary. Mężczyzna twierdził, że to ona była prowodyrką wszelkich kłótni, że potrafiła go uderzyć, nawet ugryźć, zwyzywać. Ich związek od długiego czasu już był burzliwy. Ale Paweł kochał Milenę i chciał z nią być do końca życia. Jednak zeznania świadków powołanych w procesie znacząco przeczą temu, co mówił Paweł w śledztwie. Zdaniem przyjaciół, rodziny, a nawet sąsiadów Mileny, była ona osobą bezkonfliktową, zawsze optymistycznie nastawioną do życia, może trochę szaloną, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, i po prostu była pełna życia i energii. Jej pozytywne usposobienie udzielało się wielu ludziom, wśród których przebywała, dlatego też miała wielu znajomych. Wobec nikogo nigdy nie była agresywna. O Pawle mówiono za to, że był wycofany i miał bardzo niską samoocenę. Często testował cierpliwość Mileny. Ona była wpatrzona w niego jak w obraz i często robiła to, co kazał, a nieraz wymagał od niej nawet głupich rzeczy, jakby sprawdzając, czy będzie mu posłuszna. Często wywoływał w niej zazdrość, a sam nie kontrolował swojej zazdrości. Wielokrotnie wywoływał kłótnie, między innymi z takich powodów, z jakich zrobił to w ostatni dzień życia Mileny. I co najbardziej znamienne, tego dnia, gdy kobieta zginęła, podczas spotkania z przyjaciółką powiedziała jej, że wierzy w to, że Paweł jest jej przeznaczony, pomimo że są totalnie różni, ale to tylko plus w tej sytuacji, bo przecież to przeciwieństwa się przyciągają. Na sali sądowej oskarżony wyraził skruchę, kierując przeprosiny w stronę rodziców swojej ofiary. Wypowiedział takie słowa. Nawet nie mogę rodzicom Mileny spojrzeć w oczy. Nie znam innego słowa niż przepraszam. Przepraszam sercem, które będzie krwawić do końca życia. Trzeba dodać, że mężczyzna nie migał się od winy i nie zależało mu na tym, aby uzyskać jak najkorzystniejszy wyrok, a przynajmniej takie utrzymywał wrażenie. W ostatnim słowie powiedział, że jest mu wszystko jedno, jaki sąd wygłosi wyrok, ponieważ i tak nic nie wróci życia Milenie oraz tym samym sensu jego życiu, którego sam się pozbawił, zabijając ją. Najbardziej poruszające są jednak słowa ojca Mileny. Nasza córka to nie jedyna ofiara Pawła. Co zrobił nam? Jesteśmy jak spalony las, zawieszeni między życiem a śmiercią. Co zrobił swoim rodzicom? Jego ojciec codziennie przyjeżdżał. Do swojego przyjaciela mówił, że nie rozumie, jak jego syn mógł zrobić coś takiego, zabić tak dobre dziecko. 1 stycznia nie wytrzymał, umarł. Wysoki sądzie, wy macie dzieci, ja już dziecka nie mam. Ale wy musicie chronić swoje przed takimi osobami. Wydaje mi się zatem, że rodzice Mileny, pomimo jakby się mogło zdawać szczerej skruchy Pawła, nie zdołali mu wybaczyć. Trudno im się zresztą dziwić. Stracili przez niego swoje jedyne dziecko, które chcieli chronić przed nieznajomymi, a które zginęło z rąk kogoś, kto wydawał się być dla Mileny zaraz po rodzicach najbliższy. Z opinii psychologiczno-psychiatrycznej wyniknęło, że oskarżony emocje wyraża za pomocą agresji, zatem łatwo w nią wpada. Jest bardzo niepewny siebie, przez co w kontaktach towarzyskich nieśmiały, wycofany i zamknięty w sobie. Ma bardzo niską samoocenę i nieustanną potrzebę podnoszenia jej sobie kosztem innych, stąd celowe wzbudzanie zazdrości w swojej dziewczynie. Nieprawidłowości w jego osobowości powstały na etapie budowania więzi rodzinnych. Ojciec oskarżonego był uzależniony od alkoholu, co sprawiło, że nie wychowywał się w odpowiednich dla dziecka warunkach. Obrońca Pawła próbował przekonać sąd, że mężczyzna nie działał z premedytacją, a zabójstwo było efektem namiętności, impulsywnym działaniem spowodowanym strachem o utratę tego związku, a że Paweł był słaby psychicznie, to pozwolił impulsowi pokierować swoim działaniem. Zaś prokurator był odmiennego zdania. Oskarżony działał z premedytacją, to dlatego zabrał ze sobą scyzoryk. Chciał pozbawić Milenę życia, chciał sprowokować sytuację, w której będzie mógł się na niej wyżyć i ukarać ją za to, co w jego mniemaniu było być może nawet stratą.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i po kilku miesiącach od rozpoczęcia procesu ogłosił wyrok skazujący Pawła na 25 lat pozbawienia wolności, tym samym uznając, że działał on z premedytacją. Gdyby było inaczej, podjąłby jakąkolwiek próbę ratowania dziewczyny. Tymczasem po ataku stał nad nią i patrzył, jak z jeszcze żywej kobiety to życie właśnie ulatuje. Milena patrzyła Pawłowi prosto w oczy, kiedy umierała. Nawet to nie wzbudziło w nim współczucia dla niej. Nie wezwał pogotowia, pomimo że biegły określił, że byłaby szansa na uratowanie jej życia. Nic nie było w stanie przekonać sądu do tego, że Paweł nie chciał śmierci Mileny. Apelacji albo nie było, albo niczego nie zmieniła, ponieważ na ten temat informacji w internecie nie udało mi się znaleźć. Zatem to już jest wszystko, co dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. W tej historii nic nie ruszyło mnie tak, jak cierpienie rodziców tej młodej kobiety i fakt, że tata Mileny zaufał Pawłowi. Nawet już po odnalezieniu ciała jego córki wspierał się wzajemnie z jej oprawcą. Wtedy Paweł powiedział do niego z takim bólem w głosie, że miał nadzieję, że kiedyś Milenę poślubi i że będzie mówił do niego tato. Nawet kiedy Paweł został już zatrzymany, ojciec Mileny nie wierzył w jego winę, wciąż mając nadzieję, że to się wyjaśni na jego korzyść. Do końca chciał wierzyć, że nie mógł się tak pomylić co do niego. To wyrachowanie sprawcy bardzo mnie przeraża i przerasta jednocześnie. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia w związku z tą sprawą. Dziękuję za Wasze komentarze. Zawsze na nie czekam, zawsze je chętnie czytam i chętnie na nie odpowiadam. Tymczasem ja już się z Wami żegnam. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.